kolejnym dniu żniw widzicie mietlistą pszenicę. To jest ta, o której wspominałem na ostatnim filmie, albo na przedostatnim. Tamte pola były czyste, natomiast ten kawałek i taki jeszcze jeden pół pola było też właśnie tak miotełką pięknie zasiane. Czekałem tutaj, aż tutaj sąsiad skosi swoje pole, ponieważ innego dojazdu nie ma do tego pola. No i co? Nie ma co rozmawiać o plonach, ponieważ są bardzo mizerne. Te ostatnie dwa kawałki też. Nie wiem, jak to będzie wagowo. Muszę sprawdzić, jak to wywiozę, albo nie wiem, co z tym jeszcze zrobię. Natomiast nie zadowalają w tym roku. Jedynie Avenue gdzieś tam wyszła fajnie. Tam potem jeszcze jeden taki kawałek też wyszedł fajnie. A już reszta później bez szału. Ale nie ma się co dziwić. Wiemy, jakie były warunki. Wiem też mniej więcej, co zawiniło. Na pewno przyczyniło się to, że było to posiane w siewie bezpośrednim, prosto po burakach, a jednak kombajn robi spore zniszczenia na polu. I to za chwilkę będzie koniec żniw 2024. Obyśmy zapomnieli o tych żniwach jak najszybciej. A to dlatego, że powiem wam, to są najgorsze żniwa rzepaczano-pszeniczne, odkąd ja działam na własny rachunek, odkąd sobie gospodarzę. To tak źle, jeżeli chodzi o plonowanie, to jeszcze nie było. I tak naprawdę można to zobaczyć tutaj na Opolszczyźnie u nas, na wielu filmach, nie tylko na jakichś tam twórcach, ale też na takich kanałach jak Top Agrar i tak dalej, gdzie tutaj jakieś wywiady są czy były robione z gospodarzami, z rolnikami, no to tak, to wszędzie dowiecie się tego samego. Na pewno były jakieś kawałki u kogoś, co plonowały dużo lepiej. Może coś się udało, może inna odmiana, może gdzieś tak, nie wiem, może ten mróz tam gdzieś coś nie wyrządził szkody. Może więcej padało, więcej wody, wiecie, no. Bardzo wiele czynników złożyło się na ten stan rzeczy, który mamy obecnie. Ale mówię, no to jest najgorsze z możliwych, jakie były. Mam nadzieję, że te buraczane będą o wiele, wiele lepsze. Że będą podobne do tych z roku ubiegłego, chociaż niech będą podobne, niech będą w miarę zbliżone, to będzie sukces naprawdę wielki. Ostatni deszcz na pewno bardzo pomógł. Początki były trudne z racji braku deszczu, gdzie nawet no ja mam buraki konwizo, tak? To nawet ten środek konwizo łamnie nie zadziałał aż tak dobrze jak w ubiegłym roku. Widać to po zachwaszczeniu wtórnym, które wchodzi w buraka teraz. Ale no cóż można powiedzieć, zobaczymy, co będzie dalej, tak? Jak tutaj mówi właśnie znajomy kolega, mówi tak. Mówi, co tam? Mówi, dobra, mówi, chwasty wyjdą, burak i tak będzie, tak? Oby tylko była woda jeszcze teraz przez sierpień. Jakby jeszcze tak w sierpniu, wiecie, dopadało przed siewami rzepaku, żeby później jeszcze troszeczkę tam było okno pogodowe na siewy, żeby wszystko fajnie, dobrze poszło. No i później jeszcze we wrześniu niech na te siewy rzepaku popada i na te buraki, tak? To one jeszcze naciągną. Buraki jeszcze wrzesień, październik to potrafią jeszcze ciągnąć. Teoretycznie z pierwszych takich jakichś informacji, które do mnie dotarły, to odbiór mam koniec października. Znając życie, to się przesunie o 2 tygodnie, a o tydzień to co najmniej, więc będzie to dziś pierwszy tydzień listopada i to też nie była jakby głupia data, bo jeszcze i warunki potrafią być dobre i wszystko.
jak to mówią, last pass i żniwa 2024 przejdą do historii.